Dobry Państwu. Jacka Dukaja oczywiście przedstawiać nie trzeba. Tytuł formalny jest no taki jak tytuł książki ostatniej opublikowanej, Imperium Chmur, ale oczywiście w części trzeciej naszego spotkania, kiedy Państwo będziecie mieli, zaprosimy do współudziału, to zachęcam do również zadawania pytań. Ja wymyśliłem nawet ładne połączenie z poprzednim spotkaniem, z ostatnim pytaniem do księdza Herrera, który można przeskoczyć do Imperium Chmur, gdyby taka formalność była potrzebna. No właśnie, ale pewno porozmawiamy o wielu innych rzeczach, które też ja bym chciał Jacka zapytać. Państwo być może też podobne lub inne pytania będziecie mieli, też do nich zachęcam. Zacznę jednak od rzeczy zasadniczej. To jest festiwal literacki. Ale powiedz, czy ty jeszcze jesteś pisarzem? To jest straszne pytanie. Ja zazwyczaj, odpowiadając na nie, uciekam w bardzo długie i skomplikowane dygresje. Między innymi zadając kontrpytanie. Na czym polega bycie pisarzem? Zaczynasz już jak profesor Heller, więc dobrze idzie. No właśnie, znaczy my mamy przekonanie, przynajmniej tutaj przyjeżdżając, że pisarz to jest ten, który dostarcza nam konkretnego przeżycia w postaci no tej, jaką widzimy. To jest książka, ona może być wydrukowana. Czyli to jest taka maszyna do produkcji kontentu przeżyć dostarczanych w postaci liter na papierze, tak? Tak, możemy to tak zdefiniować. No i ty tym się zajmowałeś przez wiele lat, dostarczając nam wielu przyjemności w ten sposób. Spotykając się często z tego typu pytaniami, wyrobiłem sobie przekonanie, być może to jest taka moja fenomenologiczna sonda w duszę pytających, że oni uważają, że pisarz się różni od nich na poziomie ontologicznym. Znaczy on nawet się składa z innych atomów. Te jego atomy w ciele są atomami pisarza. Nie? Więc jak się go pyta, czy on jest pisarzem, no to on może sprawdzić obiektywnie, tak, no 90% moich atomów to są atomy pisarza, wobec tego jestem pisarzem. No więc ja jestem bardzo daleko od tego typu podejścia. Uważam, że to jest pewien przejaw aktywności umysłowo-cywilizacyjnej, tak bym powiedział. No i dany człowiek może w różny sposób się zajmować takimi zabawami. Może się zajmować nimi w postaci drukowanych, wydawanych książek, może się zajmować w postaci innych produktów kultury, a może nawet czymś, co w ogóle nie jest teoretycznie kulturą, ale w jakiś sposób zmienia rzeczywistość. Jedną z fraz, którą ukułem, jest takie powiedzenie, że można pisać na papierze i można pisać na świecie. I która działalność jest bardziej w sensie głębokim pisarska. Można obronić tezę, że właśnie takie papierowe twory są ulotne, a ten, który zmienia świat w sposób praktyczny, jeżeli jego zmiana jest bardzo kreatywna, oryginalna, wynika z jego poruszeń wewnętrznych, a nie z jakichś procedur zewnętrznych, no że to jest właściwy przejaw pisarskości, twórczości, prawda? A to są wszystko zgrabne uniki. Tak naprawdę odpowiedź wynika z mojej biografii, czyli z tego, jak ja się zmieniam z roku na rok. Ja po prostu nie jestem w stanie przewidzieć, czym ja się będę zajmował za rok, dwa, pięć lat. Różne rzeczy mnie zajmują, różne rzeczy fascynują. Może mnie zaskoczę sam siebie i nagle za dwa lata będę nic innego robił, tylko siedział i z powrotem pisał książki. To też jest niewykluczone. Nie? No tak, ale jednak też na tej drodze stawiasz pewne konkretne, bym powiedział, takie znaki, które jakby powodują, że no nie ma jakby powrotu do stanu sprzed. Myślę tutaj no chociażby o twojej książce Po piśmie, no zbiór esejów, ale które uśmierca gatunek, w którym funkcjonowałeś wcześniej jako pisarz, tak zdefiniowany, powiedział, potocznie. Wiesz, ja się bardzo starałem, żeby to pisać w sposób nieoceniający, co pewnie mi się do końca nie udało, czyli żeby jakby skupić się na opisie i pociągnięciu dalej trendów, a nie na wartościowaniu, raczej na pokazaniu, w jaki sposób te zmiany zmieniają także nasz system wartości, czyli że nawet nasze same oceny wynikają z tego, jaki jest dominujący, jaka jest dominująca metoda transferu przejść, jak to piszę w popiśmie. I mogę obronić w ramach rzeczy, które tam wyłożyłem w tej książce, tezę, że w myśl tych zmian pisanie staje się bardziej szlachetnym zajęciem właśnie, bo autotelicznym. Bo już nie pełni tej funkcji, którą dała mu kultura, cywilizacja XX wieku, w której bycie pisarzem wkładało cię w pewne łańcuchy produkcji dóbr kultury, które miały swoją wartość. Ty byłeś złapany w te sieci technologiczno-ekonomiczno-celebryckie i funkcjonowałeś jako taki trybik w maszynie. Im bardziej odchodzi w przeszłość ta rzeczywistość, tym bardziej pisanie jest pewną szlachetną czynnością porównywalną do medytacji, do autotreningu duchowego, w pewnym stopniu także jest czymś, co można
uznać za trening do innych funkcji i innych zawodów, czyli że nadaje ci nie tyle pewne kompetencje, co pewien sznyt umysłu, sposób myślenia, pewną dyscyplinę myśli, która jest bardzo przydatna w innych dziedzinach. Więc w tym sensie można powiedzieć, że to wyszlachetnia akt pisania. Akt pisania tak, ale jeżeli myślimy o pisarstwie jako no, funkcji, czynności czy aktywności prowadzącej do tworzenia literatury, która jest formą komunikowania, prawda, z odbiorcami, no to pokazałeś, próbujesz przekonać nas, to zwłaszcza esej, tak, dzieło sztuki w dobie sztucznej inteligencji, że to po prostu nie ma sensu. Które się straszliwie sprawdza, znaczy zauważyłeś... No, no właśnie, to powiedz jak, bo to już trochę czasu upłynęło od tej książki, a postęp w tej dyscyplinie tak, jest tak. duży. Tak, ja śledzę uważnie to, co się dzieje z... Zacznijmy od tego. Parę lat, 5-6 lat temu Elon Musk utworzył taką fundację Open Source AI. Jednym z zadań, trendów rozwijanych w tej fundacji, mówię tak, bo to nie jest komercyjne, czyli to jest, trudno powiedzieć, że to jest jakieś przedsięwzięcie finansowe, że tam jest jakaś podspółka. To jest jakby otwarte zaproszenie do działania w ramach tego poszukiwania rozwiązań dla problemu AI. Są algorytmy GPT-3 i pochodne, GPT-4 i tak dalej, które zasadniczo zaczęły się od prób nauczenia proto sztucznej inteligencji, czyli nie sztucznej inteligencji w sensie twardym, ale czegoś, co użytkowo można tak nazywać, posługiwania się językiem, czyli rozumienia tego, co jest złożonymi przekazami tekstowymi, czyli już nie na poziomie tak tagów, które czasami wrzucasz do opisu obrazka, ale normalnej narracji ze składnią, z wynikaniem ze zdania i tak dalej, a potem tworzenia analogicznych własnych narracji. I już na poziomie tych dwóch generacji temu, czyli GPT-3, to w cudzysłowie biorąc AI, było zdolne do tworzenia narracji parapowieściowych nieodróżnialnych od oryginału. Czyli tam są do wygooglania testy przeprowadzane przez autorów, którzy dostali do testowania ten program. I człowiek, który miał tam napisaną powieść, wrzucał jako materiał bazowy temu programowi 5 pierwszych rozdziałów powieści. On się na tej podstawie wyuczył stylu, treści, fabuły i potem zadali mu zadanie napisz ciąg dalszy. No a ponieważ ten autor wiedział, co on napisał dalej, więc on miał ten 6, 7 rozdział, więc może porównać, co napisał program, a co on faktycznie napisał. I to jest do wygooglania i przeczytania sobie w sieci, w jaki sposób się różnią. I to było 2-3 lata temu. Tamte kreacje od kreacji autora i one się różniły na poziomie przymiotników, użytych metafor, ale nie na poziomie przekazu treści fabuły. Czyli jakby już program na tym poziomie był w stanie tworzyć coś, co... Nie będziemy się kłócić, czy ona jest dobra pod względem artystycznym, ale pod względem formalnym jest powieścią, jest opowieścią fabularną podaną w czytalny przez człowieka sposób w słowach. A obecnie mamy do czynienia już z bardzo wyspecjalizowanymi formułami, programami. Nie wiem, czy to powiedzieć, czy to jest program, czy to jest raczej już sieć programów, która pozwala ci symulować styl konkretnego autora. Mhm. Czyli napisz coś tam i piszesz tam w dwóch zdaniach, co to ma być, w stylu kogoś tam. Nie? I on ci dopisze. Jeszcze bardziej porażające to jest w sztukach wizualnych. Czyli w tej chwili to już narzędziem, którym się posługują zawodowcy, graficy, ludzie, którzy muszą w swoich zawodach posługiwać się jakimiś pomocami graficznymi, co jest coraz częstsze właśnie ze względów takich, że wolą ludzie to mieć, aniżeli 15 stron zapisanych tekstem, używają AI, czyli nie masz już ludzkiego grafika, tylko zapodajesz temu AI, co tam on ma zrobić. To może być zdanie, może być ciąg keywordów i on ci tworzy sztukę. To jest sztuka. Znaczy możesz sobie zobaczyć faktycznie, że jakbyś dostał taki obrazek nieostrzeżony, kto jest autorem tego, to by się zachwycał, jaki nowy, piękny artysta się nam pojawił. Miałem prześledzić ten talent. Ostatnim przejawem tego to jest coś, co się nazywa Mid Journey. To jest jeszcze zamknięta beta i się do tego się trzeba zapisywać przez grupę na Discordzie, ale ludzie, którzy mają tego dostęp i tam to produkują, oni potem to wrzucają na swojego Twittera. Więc jak ktoś sobie tam wejdzie na Twittera i wpisze sobie hashtag Mid Journey, to tam ogromna ilość tych produkcji AI jest do zobaczenia i one są w ten sposób zadaniowane, że tam, nie wiem, wesele wśród dinozaurów w stylu Bekińskiego i masz namalowane. Nie?
I właśnie im bardziej charakterystyczny i oryginalny artysta, tym łatwiej jest to zrobić AI. To pozwól, że przejdę, bo być może niektórzy z Państwa nie czytali tego eseju, dam do zasadniczej konkluzji. To jest taka, że nawet jeżeli ta sztuczna inteligencja nie będzie tak doskonała, powiedzmy, jak artysta wybitny, to jednak sama ta możliwość, że można powieść, prawda, ten obiekt techniczny wytworzy w ułamku sekundy, no może powodować, że pisarze stracą poczucie sensu w konfrontacji. Tak, z tym. Tak. Znaczy, tu jest różnica taka, że ja o tym dużo rozmawiam ze znajomymi autorami i oni mi aż do tego roku nie wierzyli, że tak będzie. Uważali, że to po prostu są moje wydumane teorie, a w tym roku pojawiły się narzędzia. No, Łukasz Orbitowski przetestował to na sobie, napisał, napisz 40 paragrafów w stylu Łukasza Orbitowskiego i program mu to napisał. Nie? No i biedny Łukasz doznał szoku. Nie? Ale no, ja to wiedziałem 5 lat temu, a większość autorów się dopiero teraz orientuje, że taka możliwość istnieje i samo istnienie takiej możliwości no, odbiera ten szeroko omawiany w poprzedniej dyskusji sens działaniu ludzkich pisarzy, zwłaszcza na tym wczesnym etapie rozwoju technologii, ponieważ powiedzmy, zaczynasz teraz pisać jakąś powieść, to jest jakaś tłusta, nastojaszcza powieść, która ma tam, nie wiem, 500, ma mieć 500-700 stron, będziesz opisał półtora roku, dwa lata, nie? I ty wiesz mniej więcej, jak się rozwija to, ta technologia w stosunku do tego, jak była dwa lata temu, ona przyspiesza zresztą, to jest dokładniejszy rozwój, nie? No to czy jesteś w stanie uwierzyć, że za dwa lata nie będzie już tej technologii na tym poziomie, że ona ci w 5 sekund napisze tę powieść? No właśnie, to jest pytanie, które też zadajemy Państwu. Właśnie z tego gatunku, no, czy Olga Tokarczuk napisze kolejną powieść, prawda? Czy Jacek Dukaj nie przekonają? To jest inna kwestia i ja teraz nie żartuję, że, ponieważ uważam serio, że za naszego życia funkcja pisarza będzie funkcją pomostu pomiędzy dziełem a odbiorcą, czyli osobowego awatara przedmiotu kulturowego. Nie? Ty nie kupujesz książki, kupujesz poczucie bycia czytelnikiem książki Olgi Tokarczuk, ale potemu musi istnieć Olga Tokarczuk. Olga tak, ale nie musi pisać książki, nie? Bo może to prawda. Tak samo jak ci graficy, którzy sprzedają to jako swoje produkty, oni już nie rysują tego. Oni tylko zadają programom, co mają te programy wykonać, pseudoautorzy są filtrami dla tych programów. Oni mówią, to jest dobre, to nie. To skończmy ten wątek, bo ty idziesz jednak jeszcze dalej w tym, bo na razie powiedzieliśmy o bezsensowności pisania, prawda? Bo można to robić lepiej, ale konsekwencją dalszą tej zmiany, o którą opisujesz, no jest to też, też przestaniemy czytać, a przynajmniej czytać w ten sposób, jaki czytaliśmy dotychczas. To już przestajemy. To jest proces rozciągnięty w czasie. On jest statystyczny, więc jak ja oczywiście mówię do zebranych tutaj ludzi, których jedną z głównych motywacji przybycia tutaj było to, że lubią czytać książki, chcą czytać książki, żyją w książkach, no to oczywiście oni mają poczucie, o czym ten człowiek gada, ja przecież będę zawsze czytał książki. Ale to nie jest taki argument. Tu są inne kwantyfikatory użyte. Ja nie mówię, że za dwa lata w poniedziałek o 15 po południu wszyscy przestaną czytać książki, tylko że to jest proces rozciągnięty w czasie, zależny od rozmaitych warunków, będą fluktuacje, różnice kulturowe, geograficzne i tak dalej, ale że statystycznie no, widzimy, jak to postępuje i że bez jakiegoś gwałtownego przewrotu technologicznego, bo technologia jest tutaj podłożem tych wszystkich zmian, nie widzę możliwości zawrócenia tego procesu. Ale tu nie mogę się zgodzić, bo jak popatrzymy na właśnie statystyki, no to na wielkich czytelniczych rynkach europejskich, brytyjskim, francuskim, włoskim, w 2021 roku nastąpiły bardzo duże wzrosty sprzedaży i produkcji książkowej i czytelnictwa. Włochy to jest 18%, Francja 15%, Wielka Brytania 5%. Dwie tak? rzeczy, które mi powiedział brytyjski wydawca, na tym skąd się biorą te dobre nastroje brytyjskich wydawców? Mianowicie główny wzrost to jest wzrost audiobooka. Audiobooki rosną tak. Po prostu i to jest zasadnicza różnica co do sposobu odbioru książki, bo ile można powiedzieć, że w przypadku e-booka i książki papierowej to ciągle jest czytanie. To jest tylko jakby różnica, czytasz z ekranu, czytasz z papieru. Natomiast tutaj już nie czytasz, tu słuchasz. I stopniowo także forma tych książek jest podporządkowana temu medium, czyli pewne rzeczy łatwiej wychodzą, są odbierane, przyswajane, zrozumiane, są atrakcyjniejsze w postaci narracji audio, a innych jest właściwie nie sposób przyłożyć na nie. No to ja wiem to z doświadczenia, bo tam od 2 czy 3 lat męczymy się ze zrobieniem perfekcyjnej doskonałości wersji audiobooka. No to jest prawdopodobnie książka, której no tradycznie można ją nagrać jako audio, ale ile stracisz przyswajając ją w ten sposób, nie? Więc już kolejne
pokolenia, jeśli można mówić nawet o pokoleniach, ale powiedzmy kolejni autorzy startujący, którzy wiedzą, jaka jest struktura dochodów, no będą się poświadomie albo świadomie profilować pod to, żeby pisać tak, żeby to było dobre do odsłuchania. Nie? Czyli już to medium, ta technologia wpływa na to, co dostajemy jako teoretycznie ciągle tam powieść. Nie? Druga informacja, skąd się biorą takie spajki, wzrosty sprzedaży poszczególnych tytułów, zwłaszcza z backlisty, że nagle jakaś książka, którą tam mieli dawno temu wydaną, ale właściwie już nie jest tam sprzedaży, mamy takie zapotrzebowanie, schodzi nam 10 tysięcy w miesiąc. Co się dzieje? Okazuje się, że jakiś popularny TikTokowiec wrzucił sobie nagranie, że przeczytał tą książkę, super rzecz, macie tutaj okładkę, no i ma całą tam grupę followerów, oni też to kupują, bo nawet jak nie przeczytają, to chcą się pochwalić, że też tą książkę mają i przynależą do jego tam bombla w mediach i nagle masz 10 tysięcy zamówień na tą książkę. Nie? No to są tego typu fluktuacje i kontrendy i ja nie zaprzeczam, że tak się będzie działo. Także właśnie dzięki technologii. Tak, tylko nie będę tutaj polemizował, jeśli chodzi o rynek brytyjski, bo nie znam. Przykłady z zachodnich. Francja i to, bo akurat tam te wzrosty dotyczą form drukowanych, ewentualnie e-booka, ale e-book się zatrzymał. Znaczy były prognozy 20 lat temu, że to on zdominuje formę dystrybucji książkowej, przynajmniej w takich rynkach jak właśnie Francja, Włochy się nie stało. Dominuje książka drukowana, nawet jest można powiedzieć, zresztą podobnie na rynku anglosaskich, też jest jakby renesans książki drukowanej. To jest ciekawe. No jak się popatrzy też na wskaźniki nie tylko rynkowe, ale czytelnictwa, badań czytelniczych regularnie robionych chociażby przez Bibliotekę Francuską, no to one się utrzymują na bardzo wysokim poziomie, również wśród młodzieży. Tak? Przeciętny gimnazjalista francuski czyta w kwartale 6 książek, tak? 2 do szkoły, 4 dla przyjemności. Więc... Twoje francuskie statystyki zawsze poprawiają mi humor. Ja bym chciał wierzyć, że cały świat tak wygląda, no, jak ale, Francja. No ale są. Więc ja mogę tylko odpowiedzieć ci analogicznym ostrzałem ogniowym, statystyka przeciwko statystyce. Nie? Mianowicie mierzmy porównywalne budżety i dochody, czyli proporcja tego, co mamy z rynku książki zbieranego w postaci dochodu do proporcji budżetów i dochodów z innych mediów, czyli z gier, ze streamingu seriali, filmów, z produkcji filmów dla cinema, kin. No i tutaj jest oczywisty upadek książki. Znaczy dochody i budżety maleją proporcjonalnie, ponieważ tak rosną tamte. Ale nie maleją. Znaczy, jeżeli proporcja, mówię, proporcja. Proporcje, ale wiesz, bezwzględne rosną właśnie. Tak, no że... ale wiesz, w dobie inflacji liczby bezwzględne niewiele ci mówią. Ja powiem, o jakie pytanie mi chodzi tutaj, bo twoja teza jest taka, że no właśnie po piśmie jakby no, zastępuje. A druga statystyka to jest statystyka badająca, ile czasu poświęcamy średnio na różne rodzaje aktywności. Tam jest podkategoria aktywności związane z kulturą, z rozrywką. I tam wszędzie wychodzi malenie aktywności związanych z przyswajaniem sobie ze słowa zapisanego, czytania. Czy to jest czytanie z papieru, czy to jest czytanie z ekranu, w porównaniu z innymi formami uczestnictwa w kulturze, czy tam rozrywki. I to jest no, taki trend, który no, tam nawet nie ma możliwości załamania. Nie? To jest masowe i cross-kulturowe. Nie? No i teraz oczywiście ja mam rozmaite swoje własne prywatne teorie, które nie są do weryfikacji tak łatwo, bo też to jest za mały rynek, żeby przeprowadzać takie badania, skąd się mogą brać, bo to ja też nie twierdzę, że one się uniwersalnie tak biorą jak w twojej Francji, tego typu kontrendy. W Polsce to już było od jakiegoś czasu wiadome, że znaczy my wyprzedziliśmy trend, bo byliśmy po piśmie już zanim... Za czytelnictwo i chwilowe wzrosty sprzedaży książek, a w każdym razie przychodów ze sprzedaży książek, odpowiada coraz mniejsza grupa w społeczeństwie. Czyli możesz mieć przyrosty, tylko że to jest dzięki temu, że ta zamknięta grupa coraz więcej wydaje na książki. Ich jest mniej, ale ich stać. I te książki są, zauważ, od pewnego momentu książki w Polsce ale już nie zaczęły być wszystkie tutaj, produkowane tak, w takich postaciach, które odpowiadają zachodniemu hardcoverowi, podczas gdy nie mamy pocketbooków. Nie? Dlaczego? Ponieważ u nas ta grupa jest tak mała, wszyscy liczą na to, że oni po prostu kupią książki drogiej i w ten sposób zmaksymalizujemy zyski. Okej.
to teraz doszliśmy do punktu, w którym mogę cię zapytać o to, co się wydarzyło. To jest rytualny punkt, ten, który teraz przeszliśmy, bo za każdym razem, jak rozmawiamy z Edwinem, to on mnie bombarduje kontrstatystykami dotyczącymi tego, że Francja jest przyszłością Włochy, Czechy, świata zachodniego i wszyscy będą z powrotem czytać. Ja bym bardzo chciał, żeby tak było. Bo Polska rzeczywiście, no problem jest taki, że my właśnie jakby w piśmie nie byliśmy nigdy, więc po piśmie wyprzedziliśmy właśnie trend. No, czytelnictwo poniżej połowy społeczeństwa. W złym sensie przeskoczyliśmy kilka etapów rozwoju, tak jak wiesz, Afryka, która od razu przeskakuje do telefonów komórkowych. No, ale właśnie, to jest to pytanie, ten moment, który mogę cię zadać, pytanie o to, co się wydarzyło 2 miesiące temu, w maju, kiedy ogłosiłeś, że założyłeś studio producenckie gier komputerowych. Studio założyliśmy rok temu, tylko teraz ogłosiliśmy tam się, z różnych tam względów. Tak, no, ale jakby nasz coming out, że tak powiem, nastąpił w maju. Tak. No i właśnie studio nazywa się Nolensum. Jakie plany? No, teraz jesteśmy na etapie budowania prototypu pierwszej gry. Składamy zespół, mamy finansowanie zabezpieczone mniej więcej do połowy przyszłego roku. Jeżeli to wyjdzie dobrze, no to potem będziemy mieli drugą transzę dla inwestorów już na podstawie tego prototypu, mniej więcej już wiedząc, ile potrzebujemy do końca, do skończenia gry, przy horyzoncie 3 i 3,5 roku. I oczywiście z nadzieją, że w przyszłym roku będzie lepszy sentyment na rynku, no bo teraz jest jak jest. I to jakby skończył mówić biznesman przeze mnie. A jakby narracja wewnętrzna moja jest taka, że tak naprawdę to było nieuniknione, no bo po prostu od wielu, wielu lat zgłaszali się do mnie ludzie z rozmaitych studiów game devowych w Polsce z propozycjami wykorzystania rozmaitych moich tekstów. Zazwyczaj to były propozycje pretekstowe, w tym sensie, że oni mieli już zbudowany gameplay i tylko potrzebowali jakiejś nakładki estetyczno-fabularnej, więc sobie wymyślili, to weźmiemy Dukaja, niech on nam sprzeda projekt. No ja się zorientowałem w tym momencie, że to jest po prostu zasada, że tak to działa, że nie mają zapewnionego finansowania do końca, chcą zebrać pieniądze, no to podczepimy Dukaja do projektu i zbierzemy z inwestorów pieniądze. No to po co ja mam w ten sposób użyczać innym ludziom swojego nazwiska, jak mogę zrobić to samo, że tak powiem, in-house, nie? No i taki był mniej więcej proces myślowy, który doprowadził do powstania tego studia. I pierwsza produkcja, Hardware Dreams, czyli Starość Axolotla. Tak, to jest oparte dosyć mocno na Starości Axolotla, czyli w odróżnieniu od serialu, który jest jakąś luźną inspiracją, samymi założeniami ze świata starości. Tutaj natomiast staramy się trzymać mniej więcej tego, jak ta rzeczywistość jest opisana w książce, ponieważ ona ma tam wiele zalet. Główna jest taka, że sama rzeczywistość w dużym stopniu jest oparta na przyzwyczajeniach growych, ponieważ tam w dużym stopniu przetrwali ci, którzy tak czy owak byli graczami, korzystali z tego typu technologii i oni myślą i funkcjonują na sposób sformatowany przez społeczności sieciowe growe. Więc jakby mamy synergię treści z formą. No i oczywiście łatwiej jest operować graficznie na robotach, aniżeli na ludziach. Jest to jakby ułatwienie technologiczno-budżetowe. No ale mam nadzieję, że to wyjdzie coś oryginalnego, ponieważ tak naprawdę wyzwanie polega na tym, żeby zrobić coś niepowtarzającego 10 tysięcy istniejących już gier o robotach. Zobaczymy. Powiedz, jak w tych planach, i zaraz przejdziemy do zupełnie innej tematyki, ale już to chciałbym skończyć, tę ewolucję, powiedzmy, pola, w którym funkcjonujesz i też samego pola i twojej obecności w nim, ale jak w twoich kalkulacjach ma się to, co się w ogóle dzieje na polskim rynku gier komputerowych, no, który jest bardzo prężny, ale też miał swoje kłopoty, zwłaszcza CD Projekt, który no, przestrzelił. On jest takim heroldem szczęścia i nieszczęścia naszej branży game devowej. No i nie dokładnie od tego momentu, ale powiedzmy jakieś parę miesięcy po tym, jak on zaliczył tą wpadkę z Cyberpunkiem, no to zaczęła dołować cała nasza branża, co jest pośrednio także trochę związane z tym, że skończyła się hossa tych spółek cyfrowo, growth związaną z pandemią, no bo dopóki wszyscy byli zalokowani w swoich domach i mogli uczestniczyć w rozmaitych aktywnościach wyłącznie przez sieć, no to wszystko, co było związane z dostarczaniem cyfrowej rozrywki, komunikacją zdalną i tak dalej, no to było wyhypowane jako next best thing i musisz to kupować, bo będzie tylko rosło. No i dopóki było takie przekonanie, to rzeczywiście rosło. A potem no, nastąpiło gwałtowne załamanie i teraz cała ta branża na świecie, bo to nie tylko mówimy o stricte gamingu, ale Netflixy, Facebooki, Google i tak dalej, one wszyscy mają bardzo ostrą korektę. Więc dopóki to się nie zmieni, a tutaj naprawdę głównym rozgrywającym jest amerykański Fed. Znaczy do momentu, do którego Fed będzie podwyższał oprocentowanie, będzie taka
tego typu posłucha, on w pewnym momencie zorientuje, że nie może już bardziej podnosić, ponieważ dług amerykański jest za duży, więc podniesienie kolejne oprocentowania spowoduje zwiększenie kosztów obsługi tego długu ponad wytrzymałość rynku i komercyjnego i budżetu Stanów Zjednoczonych. No on wtedy przestanie podnosić i prawdopodobnie zacznie z powrotem skupować akcje i obligacje. W tym momencie rynek dostanie następnego szału zakupowego, powrót do quantitative easing i wszystko się zacznie od nowa i wtedy prawdopodobnie się odwróci sentyment, ale to nikt dokładnie nie wie, kiedy to nastąpi. Prawdopodobnie późna jesień tego roku. Okej, zmienimy trochę tematykę, chociaż ona jest związana z tym, co mówisz, ale teraz już bardziej o konsekwencjach już poza też kulturowych tego, o czym mówisz. Rok temu napisałeś taki ważny esej w Gazecie Wyborczej się ukazał o cenzurze, o wolności słowa, wolności myśli. Tak. Tam niestety się potwierdza, bardzo dużo tych rzeczy nastąpiło w Polsce bezpośrednio na skutek zderzenia się z wojną w Ukrainie, a na świecie widzieliśmy bardzo dobrze, w jaki sposób ta narracja obowiązuje. Na przykład przy dealu Muska, próbie kupienia Twittera i jaka była narracja dookoła tego w zachodnich mediach. Więc to wszystko potwierdziło moje diagnozy. Ale to właśnie, to znowu spróbujmy uchwycić główne punkty i ten dla mnie ta główna oś to jest to rozróżnienie między wolnością słowa, którą już dawno straciliśmy, to co przekonujesz, a drugim etapem, który właśnie tracimy, to jest wolność myśli. Czyli... Tak, znaczy może zdefiniujmy, jak się posługuję tymi dwoma terminami w tekście. Zasadniczo jedna to jest wolność impresji, druga to jest wolność ekspresji, czyli jedna to jest wolność tego, że ty możesz wydawać z siebie rozmaite poglądy, myśli, wrażenia, teorie w różnych formach. Zazwyczaj to ciągle są formy związane ze słowem, ale teraz coraz częściej jakieś audio, wideo. A druga to jest twoja wolność tego, żeby odbierać ten content taki, jaki sobie wybierzesz, żeby nikt ci nie mógł zabronić, że tego nie obejrzę, przeczytam. No i w tej chwili jesteśmy na etapie, kiedy już ta druga wolność zaczyna być mocno ograniczana, a ta pierwsza wolność już chwilę temu, głównie na skutek zmiany wartości, ale ta zmiana wartości też jest związana ze zmianami technologicznymi, to już nastąpiło, zwłaszcza w młodszym pokoleniu. I na pewno wiesz, były podobne badania i w Polsce, i wśród studentów amerykańskich i brytyjskich, do jakiego stopnia oni nie tylko akceptują, ale domagają się cenzury. Że jedna różnica jest taka, że nie zawsze jest używane per se słowo cenzura. Czasami są takie bardzo miluśne peryfrazy, ale zasadniczo chodzi o to samo, nie? Że jest jakaś instytucja, jakiś filtr, jakaś technologia, jakiś Big Brother, który dla mnie robi tą przestrzeń kultury bezpieczną. Ja chcę żyć w bezpiecznej przestrzeni kultury, czyli ktoś ma już dla mnie uprzedzająco cenzurować, jak mówię, nie zawsze się używa tego słowa, to, co ktoś inny może powiedzieć, jego ekspresję. Nie? Ale tam jeszcze nie ma tego komponentu, nie ma w tych badaniach nawet uwzględnianego tego, czy ja mam mieć ograniczony dostęp do czegoś. Nie? Ale to już się pojawia, bo one oczywiście są w sposób konieczny związane jedno z drugim. Nie? Ale natomiast na poziomie wartości ta pierwsza cenzura została, przynajmniej w młodszym pokoleniu, tak jak mówię statystycznie, jak to wygląda z tych badań, powszechnie zaakceptowana. I mnie to przeraziło. Znaczy to jest dowód na to, że ja należę do innego pokolenia, więc oczywiście można by to wstawić w te siatki generacyjne z tymi boomersami i tak dalej. No bo to de facto z tego wynika. W jakim świecie ufundowanym, na jakich wartościach, z jakim lifestyle'em uznawanym za normalny się wychowałeś? I to buduje twoje fundamenty poczucia tego, co jest dobre, słuszne, niesłuszne, złe, brzydkie i tak dalej. No i dla mnie jakby wolność słowa we wszystkich tych zakresach jest mocnym fundamentem. Ja tu się czuję osobiście atakowany, kiedy ktoś mi mówi, że o czymś nie możesz myśleć, mówić, o czymś się nie wolno przeczytać, ja ci zabraniam dostępu do czyichś myśli, prawda? No we mnie się wszystko burzy. Natomiast w tym młodym pokoleniu już nie. No ale jeżeli popatrzymy na praktykę, prawda, tego, co się w mediach dzieje, no chociażby polskie również, ale Stany teraz są takim laboratorium, prawda, właśnie analizy tego, co dopuszczalne w kontekście 6 stycznia, prawda, 2021 roku, no i eskalacji mowy nienawiści, no, która jest faktem, czyli jakby z jednej strony chcielibyśmy, że ta przestrzeń była może właśnie w odpowiedzi na to, no co się wydarzyło. Ale to jest świadka percepcji, przecież mowa nienawiści jako taka, jeżeli sobie zejdziemy z tego strasznego opisu i zejdziemy do faktów, co to jest, te przykłady, no to istniało zawsze. Tylko, że do pewnego momentu to było uznane za normalne. Okej, no ktoś mnie może obluzgać i co? No ja go obluzgam, pójdę dalej, napiję się piwa, tyle. A teraz jak ktoś mnie obluzga, to ja dostaję myśli samobójczych, idę i wieszam się na strychu i ten ktoś jest pilny tego i on będzie posłany do więzienia. I to jest jakby różnica w wartościowaniu. Nie?
No chyba też amplifikacji, prawda? Jeżeli cię obluzga prezydent Stanów Zjednoczonych ze względu na przynależność do konkretnej grupy etnicznej, nazwie cię gwałcicielem, prawda? Bo z tego wynika twoja charakterystyka, no to chyba jest i pójdzie co, to i to było, i to, było i to jest straszniejsze niż to, kiedy tam za czasów powiedzmy II wojny światowej, czy za czasów czystek etnicznych poprzedzających II wojnę światową wyzywano i wzywano wprost do mordu. No przepraszam, to było zawsze. Tylko wrażliwość i uczulenie na tego typu przejawy mowy nienawiści była inna. Więc to się zmieniło w naszym pojęciu tego, co jest dopuszczone. To jest tak naprawdę pewien trade-off, że mamy poczucie większego bezpieczeństwa w zamian za to, że oddajemy część naszej wolności. Prawda? I to jest balans. Nigdy nie jest tak, że kultury się definiują przez absoluty wartości. One się definiują przez hierarchię wartości. Czyli co jest ważniejsze od czego, w jakich warunkach. Prawda? I to można powiedzieć o każdej kulturze. No i tu zresztą nastąpił ten shift, to przesunięcie, zwłaszcza w młodszych pokoleniach, które są bardziej narażone, czy też wystawione na zmiany technologiczne, że już inaczej wartościują względem siebie. To dobro i to dobro. Czyli wyżej wartościują to bezpieczeństwo psychiczne, czy też może powiedzieć, że psychiczne, przekładające się na fizyczne, nie? Aniżeli tą moją osobistą wolność i ekspresji, i impresji, czyli dostępu do rozmaitych poglądów, nawet takich, z którymi się nie zgadzam, nawet takie, które mogą mnie jakoś tam zranić, no ale ja bym powiedział, oni się mogą z tym nie zgadzać, to, co mnie zrani, jakoś także mnie czyni odporniejszym, lepszym, silniejszym. To też zostawiam Państwu do podjęcia, do dyskusji ewentualnie, na ile zgadzacie się z tym rozpoznaniem. Ale powiedz, ty się z tym nie zgadzasz ze względów deskryptywnych, czy wartościowanie masz inne? Nie wartościowanie. Znaczy, kultura jest przestrzenią zarówno form ekspresji, jak i instytucji, które te obiegi kontrolują, prawda? I to, co nastąpiło ostatnio, między innymi na skutek zmiany oczywiście technologicznej, pojawienie się nowych form dystrybucji treści, wypowiedzi w komunikacji chociażby politycznej, no, powoduje, że właśnie kontrola instytucjonalna jest zupełnie inna. Jak mówię, ten przykład chociażby prezydenta Stanów Zjednoczonych, no, wcześniej z tą instytucją nie kojarzono tego typu wypowiedzi, prawda? One były, oczywiście, do mordów mamy historię Rwandy, prawda? I radio, czy radio używane w III Rzeszy, prawda? Czy w Związku Radzieckim jako instrument mobilizowania do wrogich działań. To było. I to był ten benchmark, który ja podawałem w tekście, czyli ten, który był przypisany do tego starego rozumienia granicy wolności słowa, czyli dopóki nie wyszykniesz w zatłoczonym teatrze, pali się, czyli dopóki twoja wypowiedź, jakaś tam ekspresja słowna czy inna, informacja wydana przez ciebie, bezpośrednio nie prowadzi do uczynienia szkody fizycznej innemu człowiekowi. I to było to, co było jakby uznawane powszechnie za tą granicę, przynajmniej na Zachodzie. Nie? Ale teraz już tak nie jest. Bo teraz to, że ja napiszę coś na Facebooku, co spowoduje, że ktoś inny źle się poczuje, to już jest podstawą do tego, żeby mnie wyrzucić poza wymianę kulturową. To znaczy, wiesz, jeżeli ktoś mówi z pozycji władzy, daje przyzwolenie, to wiesz. To, czy ktoś ma pozycję władzy, czy nie, i to względem kogo, to jest już bardzo subtelne rozróżnienie, bo w pewnych aspektach, w pewnych hierarchiach ty może być niżej, a w innych może być wyżej. Ja mówię o konkretnych przykładach. Jeżeli ktoś, kto pełni funkcję prezydenta i kandyduje na drugą kadencję i prowadzi kampanię nienawiści wobec osób LGBT, no to jest konkretne przyzwolenie. Nie tylko tej osoby wezwanie, tylko instytucji państwa, jaką jest prezydent i urząd prezydenta, do nienawiści wobec tych osób i ewentualnie uruchamianie działań również motywowanych tą nienawiścią już fizycznych. I teraz powiedz, nie mamy praw, które dokładnie się odnoszą do tego benchmarku, czyli gdyby on powiedział idź i zabij tamtego, albo weźcie pochodnie i podpalcie tamten kościół, prawda? No to za to można go pozwać, skazać, prawda? Natomiast jeżeli przesuwamy tą granicę tego, czego nie wolno powiedzieć, ponieważ już tam na którymś etapie dedukcji, sugestii, może to doprowadzić do jakiegoś czynu, no to to jest redefinicja pojęcia tego, co jest dozwolone w ramach wolności słowa, nie? I gdzie to słowo się może poruszać swobodnie, a gdzie już jest ograniczone, ponieważ coś tam może się zdarzyć w przyszłości, prawda? I to pole, że coś może się zdarzyć w przyszłości, nasza wyobraźnia, która pracuje na tej wolnej ekspresji, ona się bardzo powiększyła, wyczuliła, zmiękczyła. Na pewno tak. Dobra, bo jeszcze mamy parę spraw, także zostawię to już do dyskusji z Państwem. Tu mi chodzi o
to dokładne powiązanie pewnych instytucji, które ponoszą odpowiedzialność nie, za to, co też mówią, prawda, i jakie są konsekwencje. Okay. Te słowa, ale powiedz mi, czy one nie ponoszą odpowiedzialności w ramach obojętnego prawa, które jest jakoś tam osadzone na tym założeniu, że nie możesz wykrzyknąć pożar i, albo wskazać idź i zabij tamtego? Nie, ale są jeszcze normy pozaprawne, które właśnie są związane z pewnym... Super, ja jestem wielkim adwokatem utrzymywania, rozbudowania takich pozaprawnych form nacisku. Natomiast tutaj mamy do czynienia z tym naciskiem, które przychodzi wprost najpierw do regulacji Big Techu, a potem do prawa, a to nakłada, one są już w tej chwili nieodróżnialne. Nie? I tutaj mam z tym duży kłopot. No, w przypadku wielkich korporacji technologicznych to większy problem jest arbitralność stosowania. Też, ale... No, poza jakimkolwiek prawem. Wiesz, tu jeszcze jest trzecie pole, czyli imperializm. Bo my wszyscy jesteśmy podlegli tak naprawdę wrażliwości i kulturowemu kontekstowi Stanów Zjednoczonych, a dokładnie jeszcze konkretnej subkultury w ramach Stanów Zjednoczonych. Nie? I on tak naprawdę... No, to się zmienia. Ale, taki jest stan, z którego to wystartowała ta cała dyskusja. Nie? To prawda. Okej, ale idźmy dalej. No, rozmawiamy w pewnym konkretnym kontekście też takim geopolitycznym. No, wojna w Ukrainie. No, na ile ona jest, właśnie jak interpretujesz, na ile to jest powrót takiego realnego, z całą tą brutalnością, z tym wszystkim, co ja pamiętam jeszcze w 1991 roku operację Pustynna Burza, która była sprzedawana jako taka pierwsza wojna technologiczna, prawda, operacja chirurgiczna, taka była retoryka, pełna kontrola medialna była tego, co się działo w Iraku, w związku z tym dostawaliśmy tylko obrazy właśnie rzeczywiście tych niewidzialnych, czy niewykrywalnych bombowców, prawda, które odpalały tomahawki tam, prawda, które trafiały precyzyjnie tylko tam, gdzie miały trafić. I taki poszedł wizerunek wojny XXI wieku. Teraz tutaj dostajemy w 2003 już dostaliśmy inny obraz podczas II wojny w Iraku, ale ta wojna po prostu jest pomieszanie, można powiedzieć, kodów od średniowiecza po XXI wiek. Ja to z wielką fascynacją obserwowałem ten cały pierwszy etap, czyli do momentu, kiedy jakby Rosja nie zweryfikowała swojej strategii, nie wycofała tego konwoju na Kijów i nie zaczęła po prostu posuwać się frontami ostrzału artyleryjskiego, burząc kolejne miasta. I obserwowałem to jako kliniczny przykład dwóch sposobów prowadzenia wojny, czyli właśnie tego starego, w którym masz nawałę realu, czyli sprzęt żelazny i masy wojska, oraz wojny czysto memetycznej. Prawda? Czyli było tak, że po jednej stronie miałeś wojska radzieckie, które... Radzieckie. Ciekawe, że mi się ciągle... Używają cały czas symboliki radzieckiej, więc... Wojska rosyjskie, które są w całości ukorzenione wyłącznie w tym, co jest brudną materią. I w ogóle oni nie prowadzili na początku żadnej kampanii PR-owej. Tam to odstawili to sobie na bok. A po drugiej stronie miałeś króla i wszystkich internetów Zeleńskiego, który dziennie produkował jakieś 5 zabójczych memów. I wszystkie były super zabójcze. No i potem byłeś w takim stanie, okej, to zobaczymy, co wygra. Czy wygra już wojna memetyczna, czy wygra wojna żelaza i trotylu. No i wygląda, że pierwszy etap wygrał Zeleński, no ale teraz mamy nawrót realu. Teraz się posuwamy powoli, niszcząc tą infrastrukturę, kolejne miasta, bez specjalnego wyrafinowania, też niespecjalnie znowu zbudując jakąś inwazję rosyjskich memów. No i wygląda, że to zwycięża, zwłaszcza jeśli dojdziemy do tego drugi element, czyli ten real, który uderza w Zachód, czyli smutne realia energetyczne. Wszyscy specjaliści, głównie od strony ekonomicznej, którzy to obserwują, twierdzą, że jakby tutaj granicą jest jesień, zima tego roku, na którą czekają z niecierpliwością, patrząc na badania opinii publicznej na Zachodzie, zwłaszcza w Niemczech, co jest w stanie wytrzymać zachodni wyborca. Jaki rodzaj kosztów energetycznych czy niedocieplenia mieszkań i czy to się nie przełoży na to, że Zachód będzie musiał nacisnąć na przyjęcie warunków pokojowych Putina, jakiekolwiek by one nie były. Nie? I to jest ta waga, na której real waha się wobec czego. Nie fikcji, ale tak naprawdę wartości pewnego systemu etycznego, na którym Zachód był ustanowiony, a przynajmniej myślał, że był ustanowiony. Właśnie, na ile to, co się wydarzyło, to już ostatnie moje w tej chwili pytanie, zaraz oddaję głos Państwu,
Cię zaskoczyło? No, jeszcze przed wojną rozmawialiśmy między innymi z Jackiem Bartosiakiem, prawda, o geopolityce, o różnych sprawach. O samej wojny nie pojawiła się, chociaż ona trwała od 2014 roku, to jest inna rzecz. Także to jest tylko eskalacja, można powiedzieć, ale jak przyjąłeś to, co się wydarzyło 24 lutego? Wiesz, i w krótkim terminie to ja byłem zaskoczony. Ja też uważałem, tak jak tam większość analityków, że Putin nie zrobi tego ruchu, że to jest tylko rodzaj lawara wykorzystywanego na zachodnich polityków. Natomiast w długim przebiegu, taki gdzieś na tej Bartosiak sobie na tych mapkach wyrysowuje konieczności historyczne, no to ja też uważam, że to jest pewien rodzaj starcia modeli cywilizacyjnych, który był nieunikniony tak naprawdę. Znaczy prędzej czy później musiał do niego dojść. I Ukraina była w pewien sposób predestynowana do niego ze względów tam i tych, na które Bartosiak wskazywał, a także tego, w jaki sposób już wiedzieliśmy od kilku lat, że Putin się wypowiadał na temat Ukrainy, pomarańczowej rewolucji. Znaczy, mówi to otwarcie i no, nie ukrywał tam nie trzeba było wielkich hermeneutyk, żeby wyciągnąć, co on ma na myśli i co zrobi. Nie? Więc tylko była kwestia tego, czy zrobi to teraz, czy później. Ja sądziłem, że jeszcze nie teraz. Natomiast no, z zimnych szachów geopolitycznych, no tak wynika niestety. Bartosiak jest tu w słodko-gorzkiej sytuacji, bo z jednej strony sprawdziły mu się te wszystkie przepowiednie, które wygłaszał od wielu, wielu lat, a z drugiej strony, dlatego właśnie, że głównym tematem stała się wojna na Ukrainie i ten real w postaci starcia geopolitycznego powrócił, przestał być jedynym apostołem geopolityki. Nagle wszyscy są specjalistami od geopolityki, więc jakby jego sukces jest jego klęską. No, czy to pozostanie w centrum naszej uwagi, czy tuż następna jakaś fala nowego COVID-u albo właśnie problemy inflacyjno-energetyczne nie przykryją tego, no to jest trudne do przewidzenia, bo ja skłaniam się do tego, że rzeczywiście głównym modelem dla tej wojny jest taki długi, męczący konflikt, który będzie się zamrażał, odmrażał, ten front będzie tak się czołgał w te i we w te. Różne interesy będą przeważać w danym momencie historycznym i analitycy będą twierdzić, że no teraz to już na pewno musimy dojść do pokoju, to wszystko się ustali. To tak nie będzie. Myślę, że to się będzie kotłowało bardzo długo jeszcze. Zapraszam Państwa do pytania, zadawanie dowolnych pytań, również tego, co, o czym my rozmawialiśmy, o książce, ale też innych spraw, które Państwa interesują. Kto jest chętny, bardzo proszę. Tam Pan się zgłasza, widać rękę podniesioną. A, tutaj dobrze, to zacznijmy tu, a potem Pan. Okej, ja dostałem pierwszy mikrofon. Ja chciałem zapytać o to, co Pan mówił o cenzurze, która teraz niejako ma większą akceptację wśród społeczeństwa, szczególnie młodego, i o to, czy to na pewno jest zmiana wartości, jakie sobie ceni młode pokolenie, czy raczej może sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Znaczy się, czy to nie jest też tak, że wcześniej było, znaczy się, że to jest też skutek niejako uzyskania możliwości przez każdego, właśnie nie z pozycji władzy, ale przez każdego wypowiedzenia czegokolwiek i niejako wcześniej ta kontrola była wbudowana w system tak technologicznie, ktoś musiał dać o sobie głos, a teraz każdy mógł mieć głos. I pewnie 10 lat temu bym tutaj skończył to pytanie, ale dzisiaj to być może jest też pytanie o próbę odzyskania kontroli przez społeczeństwo. Znaczy się, dzisiaj internet tak do końca nie działa, że jak ja coś napiszę o panu na przykład, to może to zobaczyć każdy, pana rodzina i tak dalej. Zazwyczaj to zobaczą osoby, które jeżeli nie pozwoli mi system otagować pana, zobaczą to osoby, które mają mnie w swojej bańce i te bańki są tworzone przez algorytmy, więc może też jest to kwestia tego, że ktoś chce odzyskać kontrolę. Jeśli dobrze rozumiem, pytanie brzmi tak, czy nie sądzę, że to jest bardziej kwestia zmiany warunków obiektywnych, a nie... Ale moim zdaniem jedno się z drugim wiąże. Dlatego się zmieniają nasze wagi wartości w głowach, że zmieniają się te warunki obiektywne. Bardzo słusznie pan zauważył, że ta zmiana nastąpiła głównie na poziomie usunięcia gatekeepers, tak zwanych tych dopuszczaczy do
przestrzeni wolności słowa. Czyli przed tą rewolucją technologiczną, którą symbolizuje internet, pisałeś tam list do redakcji jakiegoś czasopisma i tam jakiś redaktor w tym czasopiśmie musiał uznać, czy ja ten list wydrukuję, czy nie. Inaczej jakby twój głos jako tam obywatela z tłumu nie miałby szansy wejść do dyskursu publicznego. A teraz, znaczy teraz, teoretycznie przez jakiś czas każdy mógł sobie napisać, co chciał w internecie i teoretycznie też każdy mógł to zobaczyć. To była ta różnica. Więc to, co jest opisywane przez analityków rynku mediów, jest taka wojna tych nowych mediów z legacy media, czyli z tymi, które ciągle mają kapitał wyrobiony w starej erze, bo sobie ludzie przyzwyczaili się oglądać telewizję, czytać tam New York Times i tak dalej. I to jest ta ich legacja, tradycja, coś, co odziedziczyli, wartość z przeszłości. I one są nadgryzane, wypierane przez tych, którzy wyrąbali sobie pozycję na tym rynku mediów w nowej rzeczywistości. Tylko że ta nowa rzeczywistość, też pan to słusznie zauważył, już się zmienia, czyli to nie jest tak, że był jakiś tam moment krótki, gdzie był to absolutnie niefiltrowane i każdy rzeczywiście mógł trafić do każdego, a teraz masz i algorytmy, i bańki, i już jesteś posegregowany tożsamościowo i masz już rozmaite bariery, wprost cenzury stawiane przez tych, którzy są właścicielami mediów, których piszesz. Już te media, każdy wie, kto, jakie medium ma jaki profil, prawda? I nie ma chyba powrotu do takiej sytuacji, w której będziemy teoretycznie być w stanie egzekwować tą naszą wolność słowa nieograniczani w sposób czysty. Wszyscy wiemy, że żyjemy w świecie, w którym istnieją obiektywne ograniczenia dla wolności słowa, prawda? No i teraz jest tylko kwestia, czy to wartościujemy pozytywnie, czy negatywnie. Ja to wartościuję negatywnie, natomiast dla dużej części młodego pokolenia to jest sytuacja zastana i dobra, czyli chcieliby jeszcze bardziej. I to jest ta różnica w wartościach. Natomiast dlaczego ona nastąpiła? Ja się zgadzam, że na początku były zmiany obiektywne. Dziękuję. Tutaj już bardzo proszę. To ja mam takie pytanie, bo mówi pan o sztucznej inteligencji, że zastąpi nas w pewnych aspektach, a ja się zastanawiam, czy są jakieś takie aspekty tego, kim jesteśmy jako ludzie, gdzie nas AI nigdy nie zastąpi. A jeszcze takie inne pytanie, co jeżeli to sztuczna inteligencja będzie pisać książki, a my ich już nie będziemy konsumować, tylko sama sztuczna inteligencja będzie konsumować też i może sobie wyrobi wrażliwość, zupełnie odrywając się od determinizmu ze względu na to, że sztuczna inteligencja jest szkolona na nas, ludziach, i może wytworzy jakąś swoją własną wrażliwość, która będzie zupełnie inna niż tą, którą mamy teraz. Więc to drugie już się dzieje, ponieważ najpierw sztuczna inteligencja musiała bardzo dużo przeczytać, żeby móc w ogóle cokolwiek napisać, symulując ludzkiego autora. Dostałem odpowiedź od sztucznej inteligencji. No właśnie tak działa sztuczna inteligencja, że nie wie, kiedy się... Co więcej, w humanistyce, czyli jakby w akademickiej działalności opierającej się na słowie pisanym i niepodlegającej rygorowi metodologii nauk ścisłych, od wielu, wielu lat, jeśli nie dziesięcioleci, te produkcje, czyli te rozmaite pseudonaukowe wytwory humanistyki były czytane prawie wyłącznie przez maszyny. Znaczy tam były statystyki, ile faktycznie tych produkcji rozmaitych magistrantów, doktorantów jest czytane przez ludzi, no i tam ludzie chyba poniżej 10% się mieścili w tych statystykach. Więc to już ta rzeczywistość istniała od jakiegoś czasu. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, jakie rozumiem w ogóle czynności, funkcje, a nie tylko stricte zawody ostaną się dla nas. Ja mam taką tezę postawioną jeszcze w popiśmie w tym tekście o sztucznej inteligencji, że ostatnią sztuką człowieka jest życie samo. Czyli sztuka życia. I to w tych aspektach, które nie są redukowalne, zapisywalne w postaci cyfrowej. Bo wszystko, co można zredukować do zapisu audio, wideo, jakiekolwiek innego, bo w końcu inne zmysły, bodźce docierające do niezmów, te zostaną jakoś rejestrowane i przetwarzane na cyfrę. Wszystko to będzie, już jest albo będzie mogło być wyprodukowane lepiej, sprawniej, szybciej przez programy. Przy czym tu ciągle miernikiem tej sprawności, tego czy to jest dobre czy złe, jest człowiek, czyli one mają produkować to pod człowieka. Gdzie się zaczyna zabawa, gdzie jest pułapka? Więc od pewnego momentu, jeżeli będziemy faktycznie żyć w takiej kulturze, która w większości będzie produktem
już nie ludzi, ale programów piszących, tworzących dla ludzi, ci konsumenci także będą formowani przez te produkty. Czyli to nie jest tak, że wychowasz następne pokolenie, począwszy od dzieciństwa, na tym, co ludzie faktycznie stworzyli, tylko co już stworzyły programy, które się tam ileś tam generacji wcześniej nauczyły na produkcie ludzkim, ale one to robią pod nas, nie? I potem ci następni ludzie, prawda, oni będą miernikami dla kolejnej generacji tych programów, prawda? Więc stopniowo oddalamy się coraz bardziej od źródła, czyli od tego, co było faktycznie produktem ducha ludzkiego, nie? I to wszystko jest proceduralizowalne. I ja używam AI, sztucznej inteligencji, w bardzo szerokim rozumieniu, czyli także w rozumieniu tych wszystkich procedur, algorytmów, które pracują na ludziach. Znaczy nie musisz mieć maszyn, żeby żyć w społeczeństwie zorganizowanym przez sztuczną inteligencję. Proszę sobie nałożyć taki filtr percepcji i refleksji na swoje własne życie. Ile my rzeczy wykonujemy codziennie, dlatego że tak naprawdę performujemy pewne algorytmy. My jesteśmy tak naprawdę maszynami do wykonywania algorytmów zadanych nam z zewnątrz przez jakąś tam rodzaj, coś tu się to dzieje. Było życie, to było życie. Życie zaingerowało, tak. Przez jakiś tam rodzaj logosu, jak to nazywam, czyli racjonalizacji postępującej w rozmaity sposób przy użyciu rozmaitych środków z różnych źródeł. Ale to jest coś, co wszyscy uznajemy, że jest słuszne. Tak być powinno. Dlaczego ja mam sam dokonywać jednego jakiegoś wyboru, jeśli ja wiem obiektywnie, że wybór dokonany za mnie przez jakiś program albo przez naukę samą, nie musi być programem, zbiór wiedzy skumulowanej w formie zapisanej nauki. I ta nauka za mnie zadecyduje, coś jest lepsze dla mnie, prawda? Ja już tego wyboru nie dokonuję. I to jest obiektywnie lepsze na mnie. Jaki wybór mi pozostał? Mam wolność dokonania złego wyboru. To jest dla mnie dane, prawda? I jeżeli się coraz bardziej posuwamy w tym postępie, czyli coraz lepiej nauka zna świat, ale elementem tego świata jest człowiek, czyli nauka coraz lepiej zna mnie, to ja nie potrzebuję mieć żadnych wyrafinowanych maszyn, AI, jakichś tam filmów Camerona. Po prostu sama ta wiedza procesująca na nas, to co ja nazywam logosem, obezwładnia nas i podporządkowuje procedurę, którą ja nazywam sztuczną inteligencją. I ta sztuczna inteligencja jest źródłem następnych generacji, a także sztuki, czyli tych doznań, które my uznajemy za duchowe, wzniosłe, robiące nam dobrze na najmniejszym kawałku duszy. Bo to też jest do zbadania i też jest do wyoptymalizowania. Czyli ja pozwolę sobie tylko jeden rzecz dodać do tego aspektu zastępowania. Warto spojrzeć na tych, jak wykorzystują sztuczną inteligencję ci, którzy też najwięcej w to inwestują, czyli na przykład Amazon. To jest jeden z większych inwestorów w systemy sztucznej inteligencji. Istotna część jej wykorzystania jest po to, żeby zwiększyć wyzysk pracowników pracujących fizycznie. Prawda? I to też pokazuje jakby cały... Nie chodzi o zastąpienie ludzi tak naprawdę, tylko o zwiększenie... Dopóki to jest opłacalne ekonomicznie, bo jeżeli... Cały czas się okazuje opłacalne. Tak, no cały czas. Ale zauważ jakaś tutaj pociecha. Używam ludzkich pracowników, a nie maszyny, ponieważ te biedne mięczaki, te bladawce, mówiąc z Lemem, są tańsze i bardziej powolne. Nie, bo jeszcze jest powolne w starodawnym sensie tego słowa. W tym wszystkim jeszcze jest właśnie kontekst kapitalizmu jako systemu, prawda, który to... Ale czy sądzisz, że oni się zawahają chociaż przez sekundę, jeżeli wyjdzie im z kalkulacji, że jak ja tam postawię roboty, to te roboty będą tańsze, sprawniejsze? Ale czy cię nie zastanawia, że tak od mniej więcej od 10 lat były prognozy, w tym czasie, w którym teraz rozmawiamy, już około 50% różnego typu stanowisk miało być zautomatyzowanych. I nic takiego się nie stało. Pandemia nie przyspieszyła, przeciwnie, spowolniła. Ja już czytałem dwie analizy. One są tak trochę... z przymrużeniem oka robione, które twierdzą, że to jest świadoma strategia wszystkich wielkich kapitalistów, że oni się tam porozumieli na jakimś Davos czy innym zlocie po to, żeby zapewnić tym biednym prolom jakikolwiek sens życia i dochód, żeby mieli z czego wydawać pieniądze na produkty tego Amazona. Czyli to jest jakby rodzaj uprzedzającego uniwersalnego dochodu minimalnego. Lub do Forda, nie? Który zwiększył pensję swoim pracownikom, żeby kupowali samochody, które produkuje. Tak, no ale polecam powrót do Karola Marksa, bo on o tym pisał jeszcze przed komputerami. Ale czy jesteś w stanie obalić tą tezę? Słuchaj, nie, bo nie, no tak jak wszystkie teorie spiskowe są nieobalalne, prawda? To profesor Heller tłumaczył, na czym polega różnica między, prawda, nauką a tego typu wyjaśnieniami. Ja jestem wielkim obrońcą teorii spiskowych. Ja uważam, że teorie spiskowe są tym, co posuwają ludzkość do przodu. Bo tak naprawdę rdzeniem teorii spiskowych jest bardzo wysoce rozwinięta funkcja pattern recognition, prawda? I teraz my żyjemy na takiej subtelnej krawędzi tego skillu. Jak masz za dużo
prawda? To zostajesz Bobem Fischerem, prawda? Mm-hmm. On dlatego był arcymistrzem szachowym, że potrafił rozpoznawać te wzorce, a zatem dlatego wierzył w spisek żydowski oplatający całą planetę i wszechświat, nie? Mm-hmm. Ponieważ wszędzie widział te wzory, nie? I teraz mm-hmm. chodzi o to, żeby dosunąć się do samej granicy, ale nie spaść w przepaść. No nie każdemu się udaje, rzeczywiście. Zapraszam, jeszcze mam chwilę tutaj. Aha, przepraszam, dobrze. Potem ustalę dobrze kolejkę, żeby nie przepomnieć. Później pani i pan, tak, dobrze. Przedstawię się, prowadzę tu w okolicy media, między innymi portal w mieście Wałbrzych, wałbrzyska.pl. Pytanie. Ja miałem bardzo dużo problemów w czasie pandemii, bo ludzie się skarżyli właśnie na takie różne teorie spiskowe, podawali do mediów. Do mnie przychodziło tego bardzo dużo, nawet po kilkanaście takich grubych, sążnistych listów z załącznikami dziennie. Ja to przeglądałem i wysyłałem do sądów. I miałem duże problemy z wysyłaniem korespondencji, ponieważ te algorytmy jakby wyłapywały te teorie spiskowe, które ja sprawdziłem, stwierdziłem, no sąd to oceni i wysyłam do sądu i algorytm na przykład Google'a to blokuje. No i wówczas się skarżyłem do sądu, do prokuratury krajowej, że to jakieś takie są algorytmy, że to jest niedozwolone, no bo co by było, gdyby to była prawda i efektem tego byłoby jakieś ludobójstwo na przykład, że na przykład jakiś preparat medyczny nie został przetestowany na genotoksyczność, czyli może zmieniać genom. No i paradoksalnie no niewiele tam zdziałałem, poza tym, że sprawa jest w sądzie przeciwko jakimś tam monopolistom ery cyfrowej, bo to tak wygląda, że 98% wyszukań ma jakiś monopolista na rynku polskim. No i ja mam takie wrażenie, że żyjemy w systemie, w którym coraz ciężej jest nawet wysłać prozaiczny mail, jeżeli on zahacza o jakieś takie zakazane sformułowania na przykład Stratospheric Aerosol Injection. To mi nie przeszło przez te systemy Google'a i to są często technologie wojskowe. I bardzo dużo, i też te, nawet część tych technologii, takich jak DARPA, hydrożel, czy jakieś biosensory podskórne, to są technologie wojskowe, NATO to wdraża akurat. Mam prośbę, jakbyśmy to zostaną kwadrans, więc... Dobrze. No i teraz co zrobić? Pytanie. Co zrobić w momencie, gdy coraz więcej tego państwo na co dzień napotykają, czyli prozaiczne wysłanie maila musi zostać, trzeba to tego maila wydrukować i wysłać listem papierowym pocztą, bo to poczta jest pewniejsza papierowa. Co zrobić w takim momencie, gdy państwo coraz więcej tracą na znaczki w redakcji, a komunikacja elektroniczna nie działa chyba, że przez ePUAP, bo przez ePUAP da się wysłać te teorie spiskowe. Pana pytanie, a raczej opowieść zawarta w tym pytaniu jest jednym z przykładów praktycznych, w jaki sposób cenzura coraz bardziej stanowi część naszego życia na każdym poziomie, jakby wpisana w ciało tego potwora technologicznego, w którym żyjemy. Ale słyszeliśmy też odpowiedź, jak sobie poradzić. Tak, ale dwa przykłady. Pismo. Tydzień czy dwa tygodnie temu przeczytałem, że Facebook postawił AI, która w oparciu o Wikipedię będzie automatycznie cenzurować informacje, a w każdym razie sprawdzać, co podlega prawdzie na podstawie tego, co jest zapisane w Wikipedii na Facebooku. Nie? A podczas gdy przez lata Wikipedia była rozwijana jako wielki altruistyczny projekt wolnych duchów poszukujących prawdy i tworzących takie repozytorium prawdy dla całej ludzkości. A teraz to jest po prostu narzędzie walki politycznej, ideologicznej. Jeszcze będzie podczepione do AI. Nie? Nie wiem, czy to, co robi Google z tymi pomocami do pisania listów i zaembedowanymi autouzupełniaczami, czy tam już nie są zapisane tego typu ukryte struktury cenzorskie. Bo cenzura może działać w dwie strony. Może działać w ten sposób, że czegoś ci zabrania i ty to czujesz jawnie, bo uderzyłeś w mur, ale może działać w ten sposób, że podsuwane są ci, prawda, tylko te rzeczy, które już są pozytywnie w hierarchiach ustawione. Czyli ty innych tych po prostu nie widzisz. Nie? I przypuszczam, że bardzo ogromna część tego, co dostajemy jako content kulturowy, już w tej chwili podlega tej miękkiej cenzurze w ten sposób. Nie? A inna rzecz jest, że no, ja śledzę to, co się dzieje w Chinach, nie tylko bezpośrednio w social credit system, ale we wszystkich technologiach dookoła tego budowanych, jako rodzaj prekursora dla wprowadzanych pod innymi zmianami i jakby z innego poziomu, bo czasami nie jest to poziom państwowy, tylko korporacyjny, analogicznych zmian na Zachodzie. No i
ostatnia informacja, trochę pochodna tego sporu Xi Jinpinga z jego politbiurem, to jest to, w jaki sposób już używają różnych rodzajów kontroli, inwigilacji, represji i badania społeczeństwa wobec własnych członków partii, to tych z wyższych poziomów, gdzie jednym z urządzeń jest tak zwana budka do czytania myśli. Wprowadzają takiego politruka do tej budki, wyświetlają mu na ekranie film na przykład z przemówieniem Xi Jinpinga i szczytywane są fale mózgowe tego politruka. Co on sobie myśli, jak widzi uśmiechniętą albo marsową twarz imperatora? I czy myśli poprawnie, czy myśli niepoprawnie? A najlepsze jest to, że dokładnie dla tej technologii, ja pamiętam 12 albo 13 lat temu, DARPA opublikowała w tych otwartych swoich zamówieniach publicznych, że chcą taką technologię wydevelopować i poszukują wykonawcy. Jakie było uzasadnienie? To jeszcze było na fali obrony przed terrorystami po 9-11 i oni chcieli na każdym lotnisku, w tych wszystkich bramkach, przez które przechodzisz kontrolowany, czy masz w nodze stal, czy nie masz, to chcieli zainstalować takie czytniki myśli, że zarazem ci czytają, czy ty jesteś podenerwowany, czy masz jakieś nienawistne myśli w tej chwili. Nie? No i technologia istnieje. Teraz tylko wystarczy, że Zachód ją skopiuje od Chin. Być może już ma, tylko jeszcze nie stosuje. Zapraszam tutaj pani. Ja chciałam zapytać o bardzo konkretną rzecz i wrócić do wątku pisania przez sztuczną inteligencję w stylu autorów. W ubiegłym roku pojawiła się propozycja napisania przez sztuczną inteligencję tekstu na podstawie tekstów Olgi Tokarczuk i Olga Tokarczuk wyraziła na to zgodę. Czy coś się wydarzyło w tej sprawie? Pani pytanie, musiałbym mieć sztuczną inteligencję, żeby znać na nie odpowiedź. Znaczy to pytanie, jaki to jest program, kto to konkretnie przeprowadzał, jaką bazę tekstów dał. Nie wiem, to jest pytanie do Olgi, nie do mnie. O, jest Olga. Szybciutko odpowiem. Rzeczywiście w zeszłym roku w ramach takiego eksperymentu, tylko nie umiem ci, Jacku, powiedzieć, kto to robił, ale... A czego oni używali? Pamiętasz? O Jezu, nie wiem, jak coś... Jakaś sztuczna inteligencja... Ale to Empuzjon nie jest efektem tego. A jak byś odróżnił? Nie no, dlatego pytam. No. To może jest, może się podzielę z wami też... Co to? GPT-3? O, mówi Ola. Że... Ale to dobrze, to GPT-3 to jest to źródłowe, ale czy to było to oryginalne GPT-3, czy to już któryś tam... Ola nie robiła, a ja tylko widziałam rezultat. Bo pierwsze GPT-3 to jest chyba 4 lata temu, z tego co pamiętam, więc prawdopodobnie to już była któraś generacja. Dostaliśmy teksty, które czytałam z fascynacją, prawdę mówiąc, i z podziwem. Miałam takie wrażenie modernistyczne, że coś się podszywa pode mnie i wszystko wygląda bardzo podobnie, ale i są jakieś takie dziwności, które sprawiały, że miałam dreszcze. Że niby wszystko było logiczne i fajnie, on na przykład, ona, ta inteligencja pisała o prawieku, ale ten prawiek, wszystko się niby zgadzało, te same postaci, jakieś dialogi całkiem sensowne, ale było coś creepy w tym. To było coś raczej jakby ze świata demonicznego, ponieważ były takie pęknięcia i nagle były kompletnie bezsensowne, czy jakieś tak strasznie skomplikowane metaforycznie, że naprawdę przychodził mnie dreszcz. Ale muszę przyznać z całym pokłonem, że w sensie literackim, w sensie budowy zdania, w sensie jakby, nie wiem, takiego... To było po polsku? Soczystości. To było absolutnie po polsku. To było dobre. Dziękujemy. Mamy ze źródeł odpowiedź. A Olgo, pamiętasz pierwsze próby AI w grafice? Coś, co Google uruchomiło 7-8 lat temu i pierwsze obrazki, które wychodziły z tego artysty googlowego AI, one były dokładnym odpowiednikiem tego typu literatury. Czyli wrażenie, kiedy jak patrzyłeś na te obrazki, to było tak, że on rozpoznał rycerza na koniu i rozpoznał drzewo, ale nie rozpoznał, gdzie dokładnie kończy się jeden kształt, a zaczyna drugi. Tak. I zad koński przechodził w drzewo i ty w tym momencie patrzyłeś, kurde, jaki odjazd miał ten artysta, tak, nie? Tak, tak.
I to jest dokładnie to wrażenie tych pierwszych etapów, kiedy już coś tam potrafi zrobić, ale nie do końca to pattern recognition jest dobre. Więc to, na jakim etapie graficznym to AI było 7 lat temu, to 2 lata temu to było to GPT-3 czy jakaś jego pochodna, która na polskim języku pracowała. Musimy pamiętać, że te literackie AI pracujące na polskim języku, one są jakieś półtorej generacji w tyle wobec tego, co jest zrobione na języku angielskim. Po prostu język polski jest znacznie trudniejszy. Jeżeli już wywołam ten mikrofon, to mogę jeszcze coś powiedzieć. Pamiętacie, że pod koniec XIX wieku było takie dwudziestolecie, które było zafascynowane, to nawet wcześniej było, grającymi maszynami, szachistami, i one wygrywały różne partie. I potem się okazało, że tam siedzi jakiś człowiek w środku i tak naprawdę gra. Ale były próby stworzenia mechanizmów. I mi się wydaje, że ze sztuczną inteligencją, tak jak patrzyłam i jak patrzę też na te obrazy, które dzisiaj, teraz świeżo są w internecie, które są doskonałe i zadziwiające, ale mam jakieś pojawia mi się intuicja właśnie takiej starej mechaniczności. Też mechaniczność, czyli coś, co jakby zrozumiało, o co chodzi, potrafi to wyprodukować, ale jakieś jest to takie halucynogenne nieco, czyli takie jakby niewątpliwie pochodzi ze świata przyrody cały ten rodzaj inteligencji, bo uważam, że sztuczna inteligencja jest pewną kontynuacją natury. Ale dlaczego, mogę zapytać, dlaczego twoja intuicja wiąże sztuczną inteligencję z naturą, a nie z człowiekiem, a zwłaszcza z wnętrzem człowieka? Dlatego, że człowiek jest produktem natury, bardzo wielowiekowym, od milionów lat ewoluował, żeby osiągnąć ten stan i jest jego świadomość, jego inteligencja, jego intuicja jest po prostu produktem natury. Nie ma powodu, żeby odróżniać od tego wszystkiego, co nas tutaj... Ale w tym rozumieniu... Sztuczna inteligencja jest pewną nowym levelem. Czyli w tym rozumieniu cała literatura produkowana przez człowieka także jest produktem natury, prawda? Absolutnie. Absolutnie. No jeżeli tak, to się zgodzę. Więc wydaje mi się, że nie uznaję jakby przeciwstawienia kultury naturze, chyba że w jakichś takich wąskich do dyskusji, nie wiem, temacikach, które można tam, ale tak naprawdę to jest jakaś... Ja bym obronił to przeciwstawienie, ale w drugim obrocie koła, czyli wtedy, kiedy kultura tworzy nową naturę. Bo częścią kultury jest także nauka i narzędzia, które nam daje nauka, prawda? I w momencie, kiedy nauka pozwala nam stworzyć nowy stan natury, na przykład od zera tworząc nowy kod genetyczny, nowe zależności biologiczne, budując całe życie na nowych zasadach. Ale nauka też jest tworem natury. Jest pewną z naszych umiejętności ewolucyjnie potrzebnych nam do przetrwania i jest po prostu częścią natury, bo skąd by się niby miała wziąć? Ja się zgadzam ogólnie z tą tezą. Ja nawet bronię przeciwko interpretacjom kulturowym, czyli tym, które twierdzą, że gdybyśmy mieli trochę odrobiny inny przebieg cywilizacyjny, to byśmy stworzyli inną matematykę i inną fizykę. Ja uważam, że nie, że i matematyka jako coś, co pracuje na świecie idei, i fizyka jako coś, co pracuje na naszym świecie empirycznym, one są takie, bo takie być muszą, ponieważ tak wychodzi z rozpoznania i zależności pomiędzy ideami i z obserwacji świata rzeczywistego. Ale poprzez takie, pociągnę twoją myśl, nie? Bo poprzez takie zjednoczenie wszystkiego pod szyldem natury, ty tak naprawdę trochę wypisujesz człowieka. Znaczy człowiek tu staje się rodzajem trybiku w pewnym ciągu fizycznych, przyrodniczych zależności, prawda? Ale jakże pięknym. Tak, ale to piękno także pochodzi z tego, że przyroda nam nakazała to, a nie co innego, myśleć o tym jako pięknie, prawda? Piękno w tym także jest produktem natury i to nawet bardzo łatwo sobie można uzasadnić, że jesteśmy przystosowani ewolucyjnie właśnie, jako zwierzęta, które się w przyrodzie tak czy inaczej wychowały, do postrzegania piękna w takich kolorach, proporcjach, ruchach, nie? Więc wtedy ty jesteś podmiotem pewnych zewnętrznych procesów, które były zaordynowane dawno temu albo przez przedustawną harmonię, albo przez Boga, albo przez jakieś inne zależności antropiczne i tak naprawdę nie masz nic wiele do gadania. Możesz się tylko cieszyć tym, że znalazłaś się w tym łańcuchu, w tym kolejnym miejscu. Będę musiał chyba wkroczyć jako moderator, bo mamy jeszcze 5 minut. Chciałem dać szansę, bo jeszcze zadania pytania osobie, która się zgłosiła. Pan
Tam, a potem jeszcze kontynuujmy. Jacek zostaje, państwo też możemy dyskutować. Tutaj temat warty jest co najmniej odrębnego spotkania. Być może na przyszły rok zaplanujemy, bo w tym roku już się nie wpisze, ale możemy... Zamiast ciebie będzie go prowadziła AI. O, właśnie. O, okay. O. Bardzo proszę. Ale, aha, dobrze, to... to... Raz, raz. Okay. I potem jeszcze pan tutaj, dobrze? Bo już obiecane, także musimy... Tak. Ja chciałam zapytać pana zdanie. Co pan myśli, czy i kiedy sztuczna inteligencja uzyska samoświadomość? Wtedy, kiedy my uznamy, że uzyskała. Tak, nie ma obiektywnej weryfikacji. To jest, proszę zauważyć, test Turinga jest testem człowieka, czyli człowiek musi poczuć, że ta maszyna myśli tak jak człowiek. To proponuję też właśnie tę dyskusję. Wszystkie akty samoświadomości są dostępne wyłącznie subiektywnie, w moim wnętrzu. Nikt inny nie może stwierdzić, czy ja w tej chwili jestem samoświadomy, czy nie. Czy ja jestem chińskim pokojem, albo jakimś zombie, który tutaj dla was gada, bardzo dobrze wytrenowane. Bardzo proszę, ostatnie pytanie tutaj. Ja mam takie pytanie, a jednocześnie komentarz. Ja chciałem trochę pocieszyć te wszystkie osoby, które boją się sztucznej inteligencji albo zbytniej cenzury, gdyż pan w tych rozważaniach zapomniał o bardzo poważnym problemie, jaki przed nami stoi, a mianowicie przed problemem energetycznym. Problemem peak oil, peak coal, peak gas, peak uran. Ja pamiętam, jak ja 10 lat temu się o tym dowiedziałem, to po prostu mnie odleciał zimny pot. I po prostu ja naprawdę głęboko wniknąłem w ten problem. Nawet napisałem jakieś maile do polityków czy do instytucji. Nie otrzymywałem prawie żadnych odpowiedzi. I doszedłem, to akurat było coś, co mnie skłoniło do rozważania niektórych teorii spiskowych. Na przykład, że cały świat jest rządzony przez jakąś jedną siłę. Gdyż tak naprawdę stoimy przed, na przykład obecnie... Mam prośbę jednak o pytanie lub krótką tezę. Pytanie jest, dlaczego pan ten problem ignoruje? Bo na przykład tacy pisarze jak Stanisław Lem w Niezwyciężonym choćby, czy Zajdel w Cylindrze Fantrofa, oni ten problem poruszyli. Na przykład cenzura jest działaniem antyentropicznym i w związku z tym wymaga wysokiego nakładu sił, kontroli, nawet ludzkich. Ci ludzie potrzebują jedzenia, którzy dokonują tej kontroli. No i w związku z tym, że jakby ten współczynnik energii zainwestowanej do energii wydobytej zbliża się do jedynki, to wszystko nie będzie możliwe. O, dobrze, to jest... No i właśnie. Super. No i właśnie. Ja skrócę ten wywód do takiego twierdzenia. W momencie, kiedy cała cywilizacja upadnie, ponieważ zabraknie nam energii, oczywiście upadnie także cenzura. No tak. I sztuczna inteligencja. Tak. Ja się z tym zgadzam. Tylko, że to jest kluczowy jest time frame, czyli w jakim horyzoncie czasowym to nastąpi. I że póki co, póki my żyjemy i to jeszcze wszystko nie upadło, czy teraz ważniejszym problemem nie są właśnie te problemy kulturowe, polityczne, właśnie cenzury, trendów politycznych, które determinują także to, jakie decyzje gospodarcze są podejmowane i tak dalej. Bo możemy się oczywiście wszyscy przejmować tym, jaka będzie Ziemia w roku 2100. Nie? No ale jakby wiemy, że to nie jest dominujący temat w mediach w momencie na przykład, kiedy mamy wojnę za granicą, prawda? Jakiś porządek uwagi, który obowiązuje. I w tym momencie no, trudno liczyć na to, że wszyscy się skupimy na bardzo abstrakcyjnych zależnościach pomiędzy wykorzystaniem rozmaitych sposobów wyzyskiwania energii kopalnej czy odnawialnej i jak do tego dojść i tak dalej. To jest raczej kwestia, kto wygra w następnych wyborach, bo rzuci na przeciwnika winę za to, że jest zimno i drogo. No tylko ja rozumiem to co innego, że te systemy sztucznej inteligencji wymagają, są bardzo energochłonne. One są zwieńczeniem pewnego systemu cywilizacyjnego wymagającego energii. Silniejszy argument jest przeciwny. Dzięki zbudowaniu bardzo efektywnej sztucznej inteligencji będziemy mogli zejść z rozmaitych technologii, które są kosztowne i nieefektywne, wobec tego mniej energii konsumować na poziomie tej technologii. Prawda. Ja przedstawiam teraz rozumowanie, które stoi za promocją AI. Mhm. I drugi argument jest taki, że AI na tym poziomie wyższym, czyli powiedzmy już zbliżająca się do technologicznej osobliwości, sama będzie w stanie generować nowe technologie, które nas uwolnią właśnie z tej pułapki energetycznej. To James Lovelock taką teorię w koncepcji Novacinu właśnie taką. Tak. Bardzo interesujące. Ja ogólnie jakby poszerzając ten drugi argument, zgadzam się z tym, ja to zresztą mówiłem ci wielokrotnie, że mamy bardzo dużą
niewiadomą, wiele znaków zapytania dotyczących tego, jakie będą nowe technologie i nowe rozwiązania energetyczne, o których nawet nie możemy teraz spekulować, no bo z definicji ich jeszcze nie ma. Gdyby one już teraz były możliwe do rozważenia, to już by istniały, czyli mielibyśmy tą wiedzę, tą naukę przed sobą. Ona dopiero może powstać, można wszystkich zaskoczyć. I jakby patrzona, obserwowana z ahistorycznego punktu widzenia przeszłość, ona się prezentuje jako pewien deterministyczny ciąg, który możemy sobie ładnie opowiadać, mamy pewne gotowe narracje, to była taka epoka, to była taka epoka. Ale jak sobie czytasz z danego czasu pochodzące analizy, przewidywania, no to wiesz, jak bardzo zaskakiwała ludzi każda kolejna zmiana, każde kolejne 10 lat, jak to wszystko dla nich było przewrotem, który wywracało fundamenty ich myślenia. Takie oczywistości, równe tym oczywistościom, które ty mówisz, że oczywiście zabraknie nam energii, oczywiście taka zmiana jest konieczna, one były wywracane na nicę. I to następowało raz za razem. Więc ja nie jestem w stanie podać ci teraz racjonalnego argumentu, który się opiera na wiedzy, której jeszcze nie znamy. Ja tylko mówię, że doświadczenie nasze jako kultury cywilizacji jest takie, że ileś podobnych oczywistości było wywracanych uprzednio, więc ja się tak strasznie nie przywiązuję do obecnych predykcji. I na tym zakończymy spotkanie. Jacek Dukaj będzie podpisywał osobiście, własnoręcznie książki tam w namiocie. Zapraszam Państwa zaraz po spotkaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Jacek.